W dniu dzisiejszym przejdziemy do kończenia zastanawiania się nad akapitem piątym, jedenastego paragrafu z okrzykiem. Ten akapit właśnie będziemy kończyli, gdyż na poprzednim zebraniu zastanawialiśmy się nad pytaniami do piątego, a w tej chwili na dzień dzisiejszy zostało nam jeszcze szóste, siódme i ósme. Ale to już minęło, od poprzedniego badania minęło trochę czasu, bo w międzyczasie słuchaliśmy spotkania w Chełmie. Także no wrócimy dzisiaj, musimy sobie ciutkę przypomnieć. Oczywiście wiemy, znaczy pamiętamy o tym, że nasze zastanawiania się dotyczą tych myśli, które tyczą się tego okrzyku i co w związku z tym się działo i jak ten okrzyk jest zapisany w różnych częściach Biblii. Ale zanim przejdziemy do rozbioru tych trzech pozostałych pytań, może któraś z sióstr lub ktoś z braci przypomni nam to, nad czym się zastanawialiśmy. To nie jest łatwe zadanie, zdaję sobie sprawę z tego, ale myślę, że wspólnymi siłami sobie poradzimy z tym. Proszę. Proszę. Więc rozważamy temat odnośnie sposobu powrotu Pana Jezusa, czy on będzie widzialny, czy też niewidzialny przy swoim przyjściu. No i rozważamy go już dosyć długo i kończymy powoli tutaj te nasze rozważania, bo rozważyliśmy kilkanaście argumentów, które pokazują, że no z różnych punktów widzenia niemożliwe jest albo nieprawdopodobne, żeby on miał być widzialny podczas swojego powrotu. Przy czym te, które są nieprawdopodobne, to przez te rzeczy, które są niemożliwe, no również pokazuje, że to nie tak, że no dobrze, to może jest nieprawdopodobne, ale i tak się zdarzy. To nie tak. I dotarliśmy do takich jeszcze dodatkowych wersetów, które bywają problematyczne, bo problematyczne o tyle, że niektórzy na nich opierają swoje właśnie, mówią, że no ale przecież jak przyjdzie z okrzykiem, z trąbą Bożą i tak dalej, no to przecież go zobaczymy, usłyszymy, będzie widziany. No i rozważaliśmy tutaj poszczególne elementy tego wersetu, żeby pokazać, że owszem przyjdzie, owszem z okrzykiem, ale to ani nie będzie coś widzialnego, ani słyszalnego literalnymi uszami, bo to nie o to chodzi. I teraz jesteśmy na rozważaniu wersetów, które dotyczą pierwszego zmartwychwstania i pochwycenia tak zwanego, tak? Pochwycenia, no i w którym niektórzy mówią, że no jak Pan Jezus przyjdzie, no to ci, którzy jeszcze żyją, no to zostaną pochwyceni, zebrani, tak? Żywo, do nieba, czy jakkolwiek tam uważają. No i zauważamy, że to zupełnie nie o to chodzi. Zostaną pochwyceni, owszem, ale żeby urodzić się z ducha, to trzeba najpierw stać się duchem, czyli ciało musi umrzeć, bo jeżeli nie umrze ciało, no to nie narodzi się jako duch. No, więc tak. No i ostatnio właśnie rozważaliśmy kwestię tego potem, czyli greckiego epeita. I żeby zauważyć, że to, że ma to znaczenie pewnego następstwa czasowego, niedługiego następstwa czasowego, no to wcale nie znaczy, że chodzi o następne mgnienie oka po jego powrocie.
bo słowo epei, czyli to potem, w tych wersjach, które rozważaliśmy, okazywało się, że jest po jakimś czasie, tak, po kilku latach, w jakiejś tam całkiem spore odległości czasowe, a nie zaraz w następnym mgnieniu oka. Więc to mgnienie oka, to w następnej chwili, w którym nie czekając będą oni przemieniani, dotyczy tego czasu, że jak Pan Jezus powraca, no to ci, którzy byli w grobach i czekali na Jego zmartwychwstanie, zmartwychwstają. A ci, którzy są jeszcze żywi, no to nie będą musieli czekać w grobie, aż On wróci, no bo On już wrócił jakiś czas temu. Więc w momencie swojej śmierci następuje ich przemiana, tak? Umiera człowiek jako istota cielesna i ten sam człowiek w tym momencie, w tym mgnieniu oka przechodzi przemianę i staje się istotą duchową. No, na początku zapewne dość zdezorientowana, ale no, zapewne sobie mają na to sposób, żeby sobie poradzić. I to bez większych tam problemów, bo inaczej by w ten sposób to nie przebiegało. No i jesteśmy właśnie w tym miejscu, tutaj ostatni argument. Dziękuję. I może jeszcze na tą sytuację byśmy spojrzeli z punktu widzenia typicznego, czyli świątnicy, tak? Że ten kapłan, który tam składa te ofiary, pali kadzidło, ten dym tego kadzidła przedostaje się przez zasłonę na drugą stronę, do Świątnicy Najświętszej. No i ten kapłan dokonuje swojej ofiary. No i tak jak było do tej pory, on unosi tą zasłonę, no i tam zasypia. Tam zasypia i on śpi pod tą zasłoną. Ale do Świątnicy Najświętszej wchodził najwyższy kapłan. Czyli w momencie, kiedy nasz Pan Jezus wchodzi tam, znajduje się tam, wchodzi tam, więc wzbudza tych, którzy śpią pod tą drugą zasłoną i oni tam z Nim są. Natomiast ci, którzy kończą swoje ofiarowanie w czasie, kiedy oni już tam są, to już nie zasypiają pod tą drugą zasłoną, tylko przechodzą od razu, stając się najwyższym kapłanem. I już działając razem z naszym Panem w Świątnicy Najświętszej. Czyli tam dokonując kropienia, tak? Tak, żeby nam obraz z różnych punktów widzenia to ten był taki, no, żeby to się spinało tak w naszych umysłach. Dobrze. Czy jeszcze ktoś by chciał ten obraz uzupełnić, załóżmy, czymś? Bo tak... Dobrze, to przejdziemy do rozważania tych pozostałych trzech pytań. Pierwsze z nich pyta, czego dowodzi porównanie świadectw z pierwszej Koryntian, 15 rozdział, 52 wiersz, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 wiersz i objawienie, 11 rozdział, 15 wiersz. Tak w takiej kolejności, jeżeli siostry chciałyby odczytać, to bardzo bym prosił, zapraszam. 1 Koryntian, 15 rozdział, 52 wiersz.
No to ja mogę odczytać. Bardzo proszę. Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Dziękuję. Proszę. Proszę. Ten Tesaloniczan 4,16. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Dziękuję. Ja mogę przeczytać objawienie. Bardzo proszę. Objawienie 11 rozdział 15 wiersz. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące. Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Dziękuję. Dziękuję. I pytanie, czego dowodzi porównanie świadectw tych trzech tekstów? Bardzo proszę ochotniczo. Proszę, proszę. Teraz można zauważyć, że tam jest mowa o tym samym trąbieniu. Tak? Mhm. Bo jest trąbienie, tak? Ale można powiedzieć, że trąbienie tu, trąbienie tam, w różnych momentach się trąbiły, tak? Więc to wcale niekoniecznie musi być o tym samym. No ale w niebie powstały donośne głosy mówiące, nastało na światem królowanie Pana, czyli jest mowa o początku królowania. I później, bo tutaj nie czytaliśmy, ale dalej są wersety od 18, że i rozgniewały się narody, aż nadszedł gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom, tym prorokom i świętym i tym, którzy co się boją tego imienia, małym i wielkim, aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Tak. Czyli widać, że jest mowa o przyjściu Pana Jezusa, tak, o tym momencie powrotu, nastaniu królowania i o zaczęciu robienia cokolwiek ze zmarłymi. W tym o nagrodzeniu tych, którzy są wierni i no, osądzeniu tych, którzy byli niewierni. Pierwsze te same co? Też mówi właśnie te wersety, które rozważamy, że na dany znak, na ten głos Pan stąpi z nieba, a zmarli powstaną pierwsi. Więc jest to te same elementy. Postępuje trąbienie, zejście Pana z nieba i zrobienie czegoś ze zmarłymi. Zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a my, którzy żyjący, zostaniemy zabrani i tak dalej. A pierwszy Koryntian też mówi, albowiem zatrąbi, tak? Na co? Na tą trąbę ostateczną. A umarli, wzbudzeni, będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni, bo musi to co skazitelnego przeoblec nieskazitelność, a to co śmiertelnego przeoblec nieśmiertelność. Czyli też mowa o trąbie i o wzbudzeniu umarłych i o przemienieniu tych, którzy byli wierni. Więc to widać, że to są te same trzy elementy. Ja tutaj mam coś jeszcze więcej do powiedzenia, ale to może za chwilę. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z braterstwa chciałby coś dodać do tego? Bardzo proszę. To może ja dodam to, co chciałem dodać w takim razie, bo tutaj jest ciekawa sprawa w tym pierwszym Koryntian 15 rozdziale, że albo jest zatrąby, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni, tak? Czyli będziemy przemienieni z czego? Z skazitelności do nieskazitelności, tak? Z skazitelności do nieskazitelności. No dobrze, no więc, no ale jest problem taki, że czyli będą musieli być ożywieni, tak? I przeczytajmy werset 36. O głupi, to, co ty siejesz, nie było ożywione, jeżeli by nie umarło. Tak? I później 42. Tak ci będzie i powstanie umarłych. Bywa wsiane ziarno w skazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności. Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie. Bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowe. Tak? Czyli ta nagroda, my będziemy przemienieni,
to co? Następuje na żywo, jak ktoś jest żywy? No ten werset mówi, że wręcz głupotą jest mówienie, że to nastąpi w tym momencie, w którym te osoby będą żywe. Więc one musiałyby umrzeć. Więc co? No to przechodzimy z jednej absurdalnej sytuacji do drugiej. To znaczy, jest jedna absurdalna sytuacja. Jedzie autobus z kierowcą, który zostaje porwany, tak? Więc nagle znika. No i teraz przechodzimy do drugiej absurdalnej sytuacji. Jedzie ten sam autobus z tym samym kierowcą i on nagle umiera i wszyscy się rozbijają tylko z trupem, który jest na ziemi. To też nie ma sensu. Dlatego będziemy przemienieni, tak? Zaraz po tym, po czym? No po tym, jak ten ktoś umrze, bo musi umrzeć, żeby nastąpiła ta przemiana. Musi zostać ożywiony, jeżeli on ma mieć to ożywienie w nieskazitelności. Więc musi poczekać chwilę, tak? Tutaj, bo jeszcze jest coś do zrobienia. I on tutaj dalej jest sługą Bożym, który ma coś do zrobienia. No i po prostu poczekać na swoją kolej, że tak powiem. No, tak w wielkim skrócie mówię. Dziękuję. Mm-hmm. Czyli tak podsumowując te wiersze, które odczytaliśmy, możemy zauważyć, że tutaj jest mowa, że w tym też czasie będą wytraceni ci, którzy psują ziemię. Tak? A kiedy będą wytraceni ci, którzy psują ziemię? Nie sądzę. Z końcem tysiąca lat. Czyli w małym okresie, tak? Mały okres to w zasadzie już aż wychodzi poza tysiąclecie. Czyli, że jeżeli się tak temu przyjrzymy, to te rzeczy, które to mgnienie oka i tak dalej, mgnienie oka to rozumie, że chodziło o ten moment, kiedy ktoś kończy swoje życie i a jest już pod tą wtórą zasłoną. No i w mgnieniu oka rzeczywiście jest przenoszony do natury duchowej i już. No bo on ma królować i on ma sądzić. Tak. Czyli nie musi już leżeć pod tą wtórą zasłoną. Już tam jest wyczyszczony i tam już nie ma nikogo z tych, którzy tam zasnęli. I on też przechodzi i praktycznie ta jego przemiana to odbywa się w mgnieniu oka. Ale to mgnienie oka to jest chwilę po śmierci jego ludzkiej, po śmierci jako człowieka. W związku z tym, no i jeżeli te wiersze, które opisują, że to będzie ten czas, o którym tutaj mówi, jest do czasu zniszczenia tych, którzy psują ziemię, no to przez okres tysiąca lat. To jest pewien obraz taki retrospektywny, taki przekrojowy. Nie to, że patrzymy, że krok po kroku i już, no właśnie, to już w tym czasie błysk i już my będziemy. Dlatego tutaj katolicy na przykład inne osoby uważają, że ten sąd ostateczny to będzie trwał 24 godziny. To ta natychmiastowość jest taka tutaj skondensowana w jednym momencie. Więc żeby tam nastąpiło to skondensowanie, no to przecież trzeba tą ideę tam wrzucić, nie? Dobrze, czy ktoś jeszcze do tego? Bardzo proszę. To dobrze, no to trochę jak zwykle wybiegłem z myślami do przodu, ale trudno.
Pytanie siódme pyta nas, jak długo brzmi owa trąba według objawienia, 11 rozdział, 15 do 18 wiersz. Bardzo proszę, ktoś by chciał odczytać, to jest o to bardzo proszony. Proszę. Zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące. Królestwa świata stało się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki wieków. Wtedy onych 24 starców, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadło na oblicza swe i pokłoniło się Bogu mówiąc. Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest, któryś był i który masz przyjść, żeś wziął moc swoją wielką i ująłeś królestwo. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni. I abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemi. Dziękuję. Jak długo brzmi owa trąba według objawienia 11, rozdział 15 do 18 wiersza? Ochotniczo bardzo proszę. 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 No, tak myślę, że ten głos trąby będzie rozbrzmiewał przez okres 1000 lat. Czyli to nie będzie jakaś chwila, tylko dłuższy okres czasu, aż no, wszyscy święci doznają tej przemiany. Czyli ta przemiana może być w danej chwili dla każdego inna, nie? Głos trąby będzie rozbrzmiewał przez 1000 lat. Dziękuję. Kto jeszcze? Proszę. No więc tutaj oni mówią, tutaj ci starcy, tak? Od tego 15 do 18. Mhm. Ci starcy mówią, że dzięki, że żeś zaczął królować, tak? Mhm. A kiedy Pan Jezus zaczyna królować? No na początku 1000 lat, bo jego królowanie ma trwać 1000 lat, tak? Mm-hmm. Więc on zaczyna królować na początku 1000 lat. A do kiedy jego królowanie trwa? No do momentu, aż podbije wszystkich wrogów, tak? I zniszczy każdego z wrogów i Pan mu wszystkich wrogów złoży pod stopy, tak? I że zniszczy, tutaj jest mowa o tym, że aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Czyli rzeczywiście do końca tego 1000 lecia i to zniszczenie później następuje. W tym małym okresie, tak zwanym. A możemy o tym o tyle łatwiej mówić, że poprzednim rozdziałem, jaki rozważaliśmy, poprzednim tematem, był rozdział o Dniu Sądu. Więc wiemy, co się w tym Dniu Sądu będzie działo, że to nie jest 24-godzinny dzień, tylko dzień, który ma długość 1000 lat, w trakcie którego będzie królowanie Chrystusa i sądzenie właśnie z tymi wszystkimi procesami sądu, które będą trwały aż do końca tego dnia, tego 1000 lecia, kiedy to później zostanie wydany wyrok, tak? Albo życie wieczne, albo no niestety, ale wieczna śmierć. Więc te wersety mówią o tym, że to, że tutaj ta chwila, która tutaj jest opisywana, trwa 1000 lat. Więc to nie takie kinuła, tak? Tylko prawo tego ostateczną. No, to nie jest literalna trąba i to nie jest literalny głos, który się tam rozbrzmiewa, tylko o tym, że jest to poselstwo, że to będzie tyle trwało i że w tym okresie czasu będą się działy takie, a takie rzeczy. Tak? Jesteśmy w czasie, kiedy poszczególne części tego się rozgrywają. Narody są rozgniewane,
są rozwiniowane. Nadszedł gniew pański, nadszedł gniew pański. Jest sądzenie, tak? Różnych rzeczy, po kolei te różne rzeczy są pokazywane, no i one będą trwały. Jeszcze dalej. A już w międzyczasie to królestwo się zaczęło, no i jeżeli królestwo się zaczęło i król ma sądzić, no ale król ma swoją królową na tronie, która współsiedzi też na tym tronie i mu pomaga, więc od tego się musi zacząć. I zresztą jest taki werset, który mówi, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Tak? I oni zresztą, tutaj jest mowa o tym, że w tym czasie, po tym jak ta siódma trąba zaczyna brzmieć, no to przyszedł czas, żeby pora na umarłych, żeby zostali osądzeni. A ci, którzy mają królować, oni nie są umarli. Oni nie byli traktowani jako umarli, bo oni byli żywi, tak? A oni byli żywi. Niech umarli grzebią umarłych swoich, a ty chodź za mną. Ci, którzy szli za Panem Jezusem, byli traktowani jako żywi, bo im prawo do życia było zwracane, tak? I ofiarowali je po to, żeby uczestniczyć w tym niebiańskim powołaniu do nieśmiertelności i do właśnie bycia z nim na tronie, królowania i sądzenia innych. Więc najpierw z nimi zostało załatwione, a później oni, jako ci, co do których ten sąd się odbył w czasie ich życia tutaj na ziemi, tak, gdzie sobie zapewnili to, że wyrok ich w przypadku był słuszny i pomyślny, mają sądzić drugich. Dziękuję. Tych, którzy do tej pory tego życia nie uzyskali, bo jeszcze tutaj właśnie, bo to sądzenie, to jest te procesy sądu, tak jak mówiliśmy, każdy z tych procesów ma na celu takim, żeby ci, którzy tylko mogą, to żeby przeszli te procesy i w ich czasie trwania doszli do stanu, w którym będą mogli żyć wiecznie. Chyba, że się nie będą nadawać. Ale o ile się da, trzeba im będzie pomóc, żeby mogli żyć wiecznie. Dziękuję. Dziękuję. No tak. Ja w międzyczasie jakąś myśl próbuję złapać, ale coraz większe wątpliwości mam. No trudno. Jak długo brzmi owa trąba według objawienia 11 rozdziału, 15 do 18 wiersza? No trochę trwa, trochę trwa. A od kiedy ona trwa? Drugiego przyjścia na świecie. A kto pierwszy usłyszał tę trąbę? Uśpieni święci. W sumie to bardzo słuszne. No, chyba dobrze. W sumie to bardzo słuszne. No to była taka trąbka tylko była. No. Bo ona im dłużej trąbi, tym głośniej. No, ktoś musiał ją pierwszy usłyszeć. Z tych, którzy, macie tak generalnie, nie, myślę, że jednak pierwszym był brat Rusel. Pierwszym był brat Rusel, tak. Dlatego, że no, wydał tą informację, tak? Dokładnie. Pierwszy, bo pan już był, już zaczynał trąbić i na razie nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy, z adwentyści, że tak powiem, no zrobili larum, ale się wypaliło to mniej więcej wszystko. Tak jak ta przypowieść o tych mądrych i głupich pannach. Tak, tak. Że te panny z jakiegoś powodu tam były i tam czekały, tylko że posnęły wszystkie, prawda? Mhm. Właśnie posnęły dlatego, że to wyzwanie, które głosili adwentyści, to się nie sprawdziło. Bo brat Miller, który tam był, on 30 lat za wcześnie zaczął trąbić tą trąbą. Nie? No tak generalnie tak. Tak jak nasz Pan Jezus też. 30 lat za wcześnie przyszedł, tak? Bo się urodził jako malutki dzieciątko. Dokładnie. I zanim przez te 30 lat doszedł do dorosłości, kiedy mógł zacząć misję, to już dawno wszyscy o tym zapomnieli. Bo 30 lat wcześniej to czekali na niego.
Tylko że on był, no, jak to nasi kolędnicy śpiewają, mały, malusieńki, tak? To, no to potrwało trochę, 30 lat, za 30 lat ci, którzy czekali, zapomnieli. No i tutaj warto zauważyć, że ta trąba już trąbi, nie? To znaczy, że Pan Jezus jest, ale jeszcze do, te panny dopiero tam czekają i jeszcze nie ma wejścia. Drzwi się otworzyły dopiero o północ. Tak. Północ była w 1878 roku. I na chwilę przed nim bratusem słyszał i zaczął coś tam pisać, nie? Już pierwsze ogłoszenia zaczął, że ja uważałem, że ta chronologia to jest niewiele warta, bo ale jednak przekonuję się, że tak nie jest, bo widzę, że tutaj te takie ważne myśli są. I to są jego pierwsze takie odezwy, że no jest, no. Zaczynamy trąbić. Że tam połączenie kilku osób, tak. Jeden mówi, że no przecież on przyjdzie niewidzialny, drugi, no ale że przyjdzie wtedy, nie? I tak dalej. I że no wygląda na to, że już jest, nie? Jeżeli jest niewidzialny, to inaczej. Tam rozważali te chronologiczne, no i nijakim nie chciało wyjść inaczej, że to już musiało być. No tylko, że ale o co chodzi? No to jeżeli to miało się sprawdzić, no to czemu to, czemu go nie ma? No i zaczynają myśleć i kilka osób tam równocześnie pomyślało o tym, że przecież może być no, niewidzialny, bo przecież istotą duchową jest. No i się, że tak powiem, to zaczęło tam rozwijać. Chodzi się, że tak powiem, zaczęło rozchodzić. Się pobudziły te panny, tak? Tak. Coraz więcej panien zaczęło słyszeć. No i zaczęło się coś dziać. I teraz zależy od tego, jaki masz stan serca, czy jest napełnione oliwą, czyli Duchem Świętym, tak, czy też nie, no to reagujesz tak albo śmak. Dobrze, czy jeszcze ktoś do tego? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma chętnych, to przejdziemy do pytania ósmego. A pytanie ósme pyta nas, co więc słowa odnośnie trąby ostatecznej z 1 Koryntów 15:51 oznaczają dla naszego rozważania odnośnie czasu pierwszego zmartwychwstania? Co więc słowa odnośnie trąby ostatecznej z 1 Koryntian 15, rozdział 51 wiersz oznaczają dla naszego rozważania odnośnie czasu pierwszego zmartwychwstania? Ochotniczo, bardzo proszę. Proszę, ja może przeczytam ten werset. Bardzo proszę. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. No więc tutaj z tych wersetów, jak i z naszych rozważań wynika, iż to nie może być takie zjawisko natychmiastowe, że no wszyscy w tej samej chwili, w tej samej sekundzie niemalże zostaną pochwyceni, gdyż no, te wersety, które rozważaliśmy, no, dają taką myśl, że to musiało trwać przez pewien czas i każdy w swoim czasie zmartwychwstawał o okamgnieniu, ale to chodziło o ten czas śmierci, tak? Że do swojej śmierci owszem to nowe stworzenie zostało wzbudzane w okamgnieniu, natomiast to
nie chodziło o jakąś tam jedną konkretną chwilę, w której ci wszyscy święci zostaliby natychmiastowo pochwyceni. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Proszę, siostra Danusia. No więc ten słowa z 1 Koryntian 15:51 mówią nam o tym, że zmartwychwstanie ciała Chrystusowego najpierw, a później całej ludzkości, to trwało 1000 lat, a samo zmartwychwstanie ciała Chrystusowego to też nie była jedna chwila, dlatego że to był pewien okres czasu, że to było rozciągnięte w czasie. Najpierw zmartwychwstali ci, którzy już zmarli i byli uśpieni, ci zmartwychwstali, a później, a ci, którzy byli żywi, to ta chwila tego pochwycenia dla każdego z jego członków tego ciała Chrystusowego była inna, bo jedni umierali w wieku 70 lat, inni 75, wtedy, kiedy już byli gotowi i wtedy, kiedy zmarli, a nie, że w jednym momencie wszyscy zostali pochwyceni i przemienieni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Beat Gabryś. Nie mam wiele do dodania, ale ja również tak uważam, że no, jeżeli jest mowa, że na trąby ostatecznej, albo w czasie trąby ostatecznej, no to nie to, że ktoś miał ile miał powietrza w płucach, to tyle dał i tyle to mogło trwać, tylko, no, tylko ta trąba ostateczna, tak jak myśmy rozważyli, jej dźwięk trwa przez 1000 lat. Więc czy to będzie jedna setna czasu tego trąbienia, czy jedna no, dziesiąta, czy jedna tysięczna, to tak czy inaczej to się dzieje w ciągu tej trąby ostatecznej. Czyli jeżeli trąba trąbi 1000 lat, no to spokojnie to wszystko się dzieje i tam nie ma żadnej wewnętrznej sprzeczności, tak? Tylko to rozważanie pokazuje harmonię myśli, że najpierw następuje no, to pierwsze zmartwychwstanie, w którym by to nie było momencie, w mgnieniu oka zaraz po ich zaśnięciu jako istoty ludzkie, są przemieniani. Tak? Czy to będzie 5 sekund później, czy będzie 40, czy 40 kilka, czy nawet 80 lat później, tak? No 80 to trochę przydużo, bo tam to aż tyle nie trwało, ale to wiemy z innych rozważań chronologicznych, no ale niektórzy tam jeszcze całkiem długo później żyli, tak? Wiemy, że ostatnia z osób, która została w ten sposób przemieniona, według tych rozważań chronologicznych, zmarła w 1950 roku. Więc jeszcze ho, 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 czasu po tym, jak ta trąba zaczęła no, brzmieć. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Kto jeszcze do tego? Kto jeszcze? No, z tych wiadomości, które mamy, to tak jak Brat Gabryś wspomniał, ufamy, że ten ostatni członek, który Kościoła Chrystusowego, który przeniósł się do istnienia duchowego, uczynił to w 1950 roku. Ale ostatni członek wielkiej kompanii to już jest data nam bardziej bliska, bo to był rok 1979. I no i tu że tak powiem, okres naszego życia poważnie zahacza już za życie
jeszcze tego, tego członka wielkiej kompanii. Tak swoją drogą? 22 października. Tak myślałam, że to jest 22 października, 1950 roku. 50, tak. Tak, tak. Chyba o 14:10, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, tak. A Braccioli chyba w lutym. W lutym. Nie? No tak, tak. Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w związku z tymi naszymi rozważaniami? Jeżeli nie, to będziemy, to zakończymy te nasze dzisiejsze rozważania. No, następny będzie już nowy podtytuł. Ogniu płomienistym, oddając pomstę. No, nowa myśl tegoż samego rozdziału będzie. Z tej lekcji życzę błogosławieństwa Bożego Braterstwa. Dziękuję. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.